Und es ist unvorstellbar, sich vorzustellen, was 70 Jahre nach Ende des Krieges dieser Krieg immer noch für Auswirkungen in uns hat. Ist jest niewyobrażalne, jak ponad 70 lat po zakończeniu tej wojny skutki pozostałości są w nas jeszcze odczuwalne. Ein Krieg, der damals am 1. September 1939 hier in Europa durch den verbrecherischen Überfall Hitler-Deutschlands mit einer Wahnsinnsideologie begonnen hat. Wszystko rozpoczęło się 1 września 1939 roku od strasznego napadu Hitlera, niemieckich, hitlerowskich ludzi na ten region. I skutki są pozostałe do dnia dzisiejszego. Ein Krieg, der Millionen von Menschen in Leid, unermessliches Leid gestürzt hat und unter anderem dazu führte, dass solch entsetzliche Lager gebaut wurden. Wojna ta wywołała cierpienia u milionów ludzi i doprowadziła również do tego, że takie straszne miejsca, takie miejsca jak ten obóz, zostały wtedy zbudowane. Und dann am 8. Mai 1945 war zumindest dieser Wahnsinn der Ideologie vorbei. A wtedy 8 maja 1945 roku przynajmniej ten straszny element tej ideologii pozostał za nami. Aber der Schrecken und der Terror hat nicht für alle geendet. Ale niestety terror i ta straszna przyszłość, obecność nie zakończyła się dla wszystkich. Dieses Lager mit seiner zweiten Phase ist Symbol dafür, dass nach dem 8. Mai 1945 nicht aller Gewalt zu Ende war. Ten obóz po 8. Maja 1945 roku jest symbolem tego, że nie dla wszystkich zakończyło się cierpienie. Hier wurden Menschen, weil sie als Deutsche bezeichnet wurden und Deutsche waren, hineingeworfen und für mindestens noch ein halbes Jahr weiter auf unmenschlichste Art und Weise gequält. Tutaj ludzie, obywatele Niemiec, za takich, którzy byli uważani, zostali wrzuceni do tego obozu i przez około 6 miesięcy w ponad nieludzkich warunkach przebywali. Viele von ihnen, Kinder, Jugendliche und Frauen, die mit diesem Terror vorher nichts zu tun hatten. W głównej mierze dzieci, młodzież, kobiety, które z tym terrorem wcześniej nie miały nic do czynienia. Ich habe Herrn Gruszka gefragt, wie konnte dies alles passieren? Was ist seine Erklärung dafür? Postawiłem panu Gruszce pytanie, co według niego jest przyczyną, jakie jest wyjaśnienie tego stanu rzeczy, tego, co się stało. Und er sagte, zumindest ein Teil der Erklärung, den sich seit den Jahren, seit dieser Zeit finden und für sich finden konnte, lautet: Gewalt führt unweigerlich zu Gegengewalt. I częściowo znalazł odpowiedź na to pytanie przez lata, przez to, jak zastanawiał się na to i powiedział między innymi to, że Przemoc prowadzi do kontraprzemocy. Und das soll für uns, die wir jetzt in einem friedlichen und freiheitlichen Europa als Nachbarn gut miteinander leben, immer wieder eine Warnung sein. I dla nas, dla sąsiadów, którzy staramy się pokojowo ze sobą współistnieć, powinno być to również upomnienie. Wir sollten mit unserer gemeinsamen Geschichte, die bestimmt nicht immer leicht war, vor allem in dieser Region, sollten wir verantwortungsvoll bewusst umgehen. Powinniśmy z tą historią, która w stosunkach polsko-niemieckich, szczególnie w tym regionie, nie była zawsze prosta, powinniśmy zawsze odpowiedzialnie postępować. Wir sind das den Opfern dieser Zeiten einfach schuldig. Und wir,
die wir hier alle sind, sollten, auch wenn wir nur ganz wenig dazu beitragen können, dennoch dazu beitragen, dass so etwas nie wieder geschieht. Jesteśmy tego duszni, jesteśmy tego winni, ofiarą tych czasów, a my tutaj zebrani, nawet w stopniu niewielkim, jeżeli możemy do tego się przyczynić, żeby podobne zdarzenia się nie pojawiły i nie miały miejsca, powinniśmy to uczynić. Es darf nie wieder im Namen einer Ideologie, einer Idee oder sonst irgendetwas dazu kommen, dass ein Mensch dem anderen seine Würde nimmt. Nigdy już nie może mieć miejsca sytuacja, nie może się powołać ideologia, idea, by człowiek zabierał, kradł honor innego człowieka. Und uns daran zu erinnern, haben wir diese Mahnmale. Und ich möchte allen danken, die dafür gesorgt haben, dass die Geschichte dieses Lagers in allen seinen Phasen aufgearbeitet wurde, dass wir alle die geschichtliche Wahrheit kennen und damit umgehen können. W tym celu służą takie pomniki, w których terenie się znajdujemy. Chciałem serdecznie w tym miejscu podziękować tym osobom, które starają się dbać o historię i przybliżać nam prawdziwą historię związaną z tym. I powód deportacji, internowania niemiecką narodowość. Ofiar często nie nazywa się Niemcami, a wyłącznie Ślązakami. Dlatego tak ważne są także inicjatywy mniejszości niemieckiej w innych regionach, na Mazurach czy w Gdańsku oraz nawet w innych krajach, które pokazują identyczną tragedię Niemców w całkowicie innym kontekście regionalnym. Für die heutige Gedenkveranstaltung, die Anwesenheit hier, aber auch für die Vermittlung der historischen Wahrheit, die für den wahrhaftigen Frieden nötig ist, möchte ich Ihnen allen von Herzen danken. Im Jahr 2015, 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, möchten wir an all seine Opfer erinnern. Vor allem aber an die, deren Leid noch viel länger als nur bis 8. Mai 1945 dauerte. Zu solchen Opfern zählen diese, die hier gelitten haben und zum Tode gekommen sind. Ehre, wem Ehre gebührt. Anton Nowak. Zaraźno mnie tymi uroczystościami kilkanaście lat temu, kiedy ta brama jeszcze stała w tym miejscu oryginalnym, tam w cieniu, gdzie nie było tak widać. I on przypłacił niemal życiem to, że ten pomnik powstał. Ten pomnik nabrał nawet takiego symbolu zgoda, miejsce niezgody, ponieważ nie ze wszystkim się tutaj Niemcy mogą i Ślązacy niemieckiego pochodzenia, jak i Ślązacy czy Ślązacy Polacy, którzy tutaj za tą bramą po prostu dokonali żywota, mogą się pogodzić z tym, że pamiętamy, ale nikt nie chce przyznać kto i dlaczego. Czemu nie chcę za to przeprosić? Ja bym chciał doczekać tych dni, kiedy będziemy o tym jeszcze pamiętali, ale przyjdzie tu ktoś nie po to, żeby zdobywać punkty i głosy Ślązaków, tylko przyjdzie po to, żeby rzeczywiście przeprosić za to, co się stało 45. Dziękuję. I nasze dni są na pewno policzone i o to bardzo z całego serca proszę. Mówcie o tym. Ważne jest, żebyśmy o tym nie zapomnieli i żeby się to wszystkim nigdy nie powtórzyło. Życie w przyjaźni, życie w jakiejś harmonii jest tak piękne i daje tyle, a nienawiść tak wszystko niszczy. Bardzo o to proszę. Jak nas nie będzie od czasu do czasu, nie zapomnijcie nas. Bardzo prosimy. Dziękuję i przepraszam za swój zły stan. Ale...
są zastarane te wszystkie historie. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu. Nie było dla pana.